Bardzo mnie to cieszy, że udało się wejść. Piec z centralnego ogrzewania. Jesteśmy w miejscu, gdzie trzymano zwierzynę. A teraz w garażu. Wszystkie narzędzia już porzewiały. Zobaczcie, jaki fajny czajnik. A to co? Kurde, bardzo fajne. Ale do czego to służyło? Lodówka. Pusta. Wejście na górę. Co tutaj się znajduje? Puste pomieszczenie. Ale tutaj coś jest. O kurde, jaka fajna waga. Z jednej strony kładło się odważniki, a z drugiej produkt, który się kupowało. Bardzo fajna. Czyżby tutaj były przetrzymywane gołębie? Najprawdopodobniej tak. Stryszek. Skrzynka z drzwiczkami malutkimi. Dobra, schodzimy na dół i spróbujemy dostać się do części mieszkalnej. Schody się całe ruszają.
jesteśmy. Wejście do domu. I od razu wchodzimy do kuchni. Zobaczcie, tutaj również wszystko pozostało. Krajelnica stara. Zop. Lodówka pusta. Tapeta odeszła od ściany i zakrywa ten piękny obrazek, najprawdopodobniej gipsowy. Łazienka też już troszkę zniszczona. Medykamenty. Przejdziemy teraz do salonu. O kurde. Salon również robi wrażenie. Całkiem fajna rama. Skoro u góry widzieliśmy klatki gołębi, być może puchary właśnie dostał z tej dyscypliny. Antyczne krzesła. Dobra. Idziemy zobaczyć tutaj. Tu była chyba jedna z sypialni. Z łóżka został tylko kawałek metalu. Pod wpływem wilgoci sufit się rozpada. Z obu stron w zasadzie. Jedyne co zostało z tej sypialni to jedna niewielka szafka i obrazek. Zobaczcie, jakie małe buciki. Ciekawe, jaki to rozmiar. Czy jest gdzieś napisane? Nie. Ale bardzo fajne. Zobaczcie. Wszystko oklejone gazetami. A dopiero później kilka warstw tapety. Pod spodem była całkiem fajna.
Tu było chyba główne wejście. W tej chwili jest zamknięte. Tu kolejny obrazek. Przedstawiający kościółek i jakąś górę. Zejście do piwnicy, wejście na górę i jeden pokój. Którą bramkę wybieracie? Dobra, no to w takim razie idę w lewo. Nad kominkiem całkiem fajny obraz, stworzony z układanek. Wygląda na jakiś port. Kominek marmurowy. Kilka kafelek. Ciekawe, czy nie są czasami z Włoch, ale nic nie widać. Przeważnie takie ładne, udekorowane zostały importowane z Włoch. Ogromna butelka. O kurde, ale butla. Ciekawe, czy zawartość to alkohol? Możliwe. Szafka pusta. Dobra, to idziemy teraz do piwnicy. Na półkach leżą przybory kuchenne. Dość nietypowe. Ale piwnica już ma butelki z alkoholem, w tym przypadku wina. Dość spora piwnica. O kurde, a tutaj cała reszta trunków. Napoje wyskokowe. Tu chyba ktoś próbował w własnym zakresie produkować alkohol. Sporo tego. Wejdziemy teraz na górę. Zobaczymy, co kryje poddasze. Jak wiemy, na poddaszu przeważnie są ciekawe przedmioty. Całkiem fajna toaletka, tylko już troszkę zniszczona. Marmurowy blat, biały. Tu wygląda całkiem fajnie. Myślałem, że tu mapa to chyba służy do wykrajania ubrań krawcowym. Zobaczcie, jakie piesyki.
A tutaj całkiem fajny obraz. Jelonki. I atakujący jastrząb. Kolejny obraz i całkiem fajne krzesła. Figurativ. A tutaj kierpce, ale jakiś taki malutki. Tutaj zostało troszkę szkła. Wynieśli na górę na strych, bo przestali ich używać po prostu. Kolejny obrazek, również jelonek z sarną, a z tyłu w tle piękny dom. W szafie widzimy nadal ubrania. Zauważcie, że na podłodze są również piękne kafelki. Najprawdopodobniej w tym miejscu zakończymy już eksplorację. Myślę, że film był dość ciekawy i podobało Wam się to miejsce. Jeżeli tak, wiecie co macie zrobić, zostawcie łapkę w górę i oczywiście subskrypcję, a będziecie na bieżąco. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.